Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Black and White. Dzisiaj, tak jak mówiłem, spróbujemy uczynić jednego z naszych ludzi misjonarzami. Widzieliście ten znak? Minyan. Śmierć! Udało się? Chyba tak. Tak. Oto właśnie uczeń misjonarz, który będzie przerzucał na naszą stronę tych ludzi. Jak to wygląda? W praktyce, no niestety nie wiem, zobaczymy. Jak na razie widzicie, mój misjonarz tylko sobie chodzi między ludźmi. Może on ma dojść w jakieś miejsce i tam będzie nauczać, wiecie jak to jest. O, ale coś słabo, jeśli ten wzrost wiary ma być co jeden, no to ja dziękuję bardzo za takiego misjonarza. Wydaje mi się, że powinno pójść za chwilę odrobinę lepiej. Nie wiem, to zobaczymy za chwilę dopiero. Ten misjonarz się zbagował chyba. Nie wiem, widzicie. Aj, nie mogę tu nic zrobić. Aj, nie mogę nawet... No, halo. Róg obfitości. Cud jedzenia. Ten misjonarz jakiś taki lipny, więc musimy przejść do standardowych metod. W końcu się udało, no ile można. Jeśli zdołamy utrzymać kontrolę nad wioską, myślę, że pozostanie powalona. Są jeszcze dwie kolumny, dwie dalsze wioski. Jest dla mnie oczywiste, że powinniśmy zająć tę wioskę, tak? Oczywiście. Oby nie było żadnych niespodzianek od Letysa, ale oczywiście. Zgarnę trochę żarcia do ludzi w tamtej wiosce. Misjonarz chyba poszedł do kolejnej wioski. Dzięki temu ja mam troszkę mniej roboty. Ups! Teraz powodowałem, że u nich jest lekki głód, ale oni tam mają od zarąbania pól uprawnych, więc oni to sobie szybko drobią. Co jest? Twój sojusznik jest martwy. Mam twego chowańca, a ty nadal śmiesz mi się przeciwstawiać? A żebyś wiedział. Widzę, że część twoich sługusów zbłąkała się. Taki dziwny śmiech. Strzeż się mego gniewu. Co chcesz zrobić? Ej, ale nie ogniem w ludzi, no pojeb. O nie. Kierują się do wioski. Zatrzymaj ich. Zgaś ich. Zrób coś. Jaki głos? Twoi ludzie oszaleli ze strachu i bólu. Pozwól mi pomóc. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Te cuda wody będą przydatne, jeśli się pośpieszysz. To wszystko. Cud wody. Cud wody. Repeat. Ergademic. Cud wody. Ugaś się, kretynie. Przyszłysz. Deszcz życia. Cud wody. Musimy budować schronienia. Ha, widzieliście? Rzuciłem w idealnym miejscu to jedzenie. Dzięki temu zablokowałem mi drogę do tej wioski. Musiałbym teraz jeszcze zgasić ten las. A, pieprzyć go. Muszę zanieść to żarcie. I ogień, jak widzieliście, okazał się bardzo przydatny. Uff.
Dał mi w odpowiednim momencie odpowiedni cud. 5000 i nadal nic. Cóż, widzę, że ich zapotrzebowanie na jedzenie jest takie wysokie, jak zapotrzebowanie na jedzenie w Ameryce Północnej. Cóż. Będziemy musieli to powtórzyć. Ale najpierw zobaczyć, jakie cuda nowe mi doszło. Poza tym, przydałoby się rzucić okiem. Źle trzymam kamerę, to po pierwsze. Znaczy, trzymam kamerę. Jak to zabrzmiało. O, tu teleport. Musimy budować schronienia. Spoko, rzucę wam coś zaraz. Tylko przydałoby się rusztowania, ale jest problem tego typu, że... Już jest trochę licho z drewnem. A ja zamiast mieć coraz więcej ludzi, mam ich coraz mniej. Szlak starczy tylko na jedno rusztowanie. Naprawdę nie wiem, co on tyle tego drzewa używa. O nie, no jeszcze chcę. Dobra, ile tu tych rusztowań jest? 2. To wezmę już je tam. Powiedziałem, wezmę już je tam. Cud teleportu i tak się jeszcze nie zrobi. No budujcie, tu jest lasek, no to z tego lasku możecie śmiało brać drewno. I budować! Mój misjonarz, czy moja misjonarka, jakoś tak? To jest dzieciak. Uczeń budowniczy. Śmierć! Poszła... Chyba przekabacać, że tak to nazwę, kolejnych wiochmenów. Lider. Róg obfitości. Cud jedzenia. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Róg obfitości. Cud jedzenia. Uff, udało się nareszcie. Ale nie na długo. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Cud tarczy fizycznej. Wymagane drewno o 0. To dobrze. Rób to oznacza, że z tym chramem mam już spokój. Jedzenia. Ile oni będą jeść? Szlak! O, w każdym bądź razie widzę, że już mogę dojść do tamtej wiochy. Ale spichlerz jest po drugiej stronie, jak na złość. Lecy przylatuje tu, żeby wziąć drewno. Widzę tu jakiś cud. Dawaj mi go. Moje. Byłem pierwszy. Co to jest to? O, o, o. Śmierć! A zresztą nie wiem, widzicie? Wydaje mi się, że to są wzmocnione czary tego typu, wiecie. Rzucę to tu. Pominijmy to. I jest mi to potrzebne do dwóch celów. Po pierwsze, żeby rzucić to, by wzmocnić trochę moją moc, a po drugie do stolarza. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Róg obfitości. Cud jedzenia. To jest dobre. Tylko żeby jakiegoś człowieka przez przypadek tam nie wyrąbać, bo będzie problem. Róg obfitości. Cud jedzenia. O, no nie, no. No ja nie wiem, co z tym żarciem zrobić. Ciągle im rzucam pełno żarcia, a oni tylko ciągle jedzą, jedzą, jedzą. Wkurzę to, wyłączę ten chram. I będę to olewać.
Wyznawcy chcą jedzenia. Burza stulecia. Burza. Ale żem zarąbał. Uff, na szczęście dało się wyłączyć. Śmierć obfitości. Cud jedzenia. Aż im rzucam naprawdę tyle żarcia, że to jest obłęd, a oni nadal tylko wyznawcy potrzebują jedzenia. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Ugryźcie mnie w kant. Nie będzie żarcia. Nie ma mocy, nie ma żarcia. Sami se zróbcie. Tu też potrzebne jest 500. Tak, tutaj. Ojej, jedzenie. Daleko jest do tego? Wystarczająco daleko, żebym nie zdążył tam nawet wrzucić tego żarcia. Nie. Tu będzie jeszcze większa męczarnia niż tam. Wydaje mi się, że zamiast tego będzie można zrobić coś innego. Ale nie, bo oni mają problem z żarciem. Akurat z żarciem, no. Nie no, puszczę im tam jakichś 3-4 misjonarzy, może i obniżą jakieś 100-200. Szybka podróż. Teleport. Bum. I teraz trzeba by było drugi teleport postawić koło chramu. Musimy budować schronienia. Aj, schronienia. Ha, ha. Twoi wyznawcy pracują i umierają dla ciebie. Szybka podróż. Teleport. No, po problemie. Tu mam problem z tymi ludźmi. A gdybym tak obniżył ten totem i podwyższył go z powrotem... To wtedy tamci ludzie wyjdą, a wejdą nowi. Taka teoria, a praktyka? Powiększę tylko na 10%. Powinno na jakiś czas wystarczyć. Róg obfitości. Cud jedzenia. Czy wy widzieliście to samo, co ja? Wrzucałem tu żarcie, a tam obniżył się poziom... Zapotrzebowania na jedzenie. Olać to widocznie błąd. Jest problem, wyznawcy nie potrzebują niczego więcej oprócz żarcia. Może to i lepiej. Że się nie rzucają o to, że chcą domy, że chcą potomstwo i takie duperele. Tu jest jakiś cud, widzicie go? Co to jest? Cud piorunu. Co on tu robi? Cholera go wie. W każdym bądź razie, co teraz muszę zrobić? Teraz muszę zrobić tak, że... Nie wiem dlaczego, ale tarcza fizyczna się ładuje. Nie, nic się nie ładuje. Mogę... A, już wiem, co miałem zrobić. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Ja obniżę ten poziom do tej drugiej wioski też tylko na 10%, bo nie chcę mi się z tym bawić później. Obniżyłem teraz na 6 za mało. Róg obfitości. Teraz jest ok. Cud jedzenia. Tak, wracamy. No i widzicie, od razu zmniejszyło się zapotrzebowanie na żarcie. Jest trochę mało tu tych wyznawców jest, ale dobra, olać to. Dużo macie tej mocy. Szkoda, że mocy nie da się przerzucać z jednego chramu do drugiego. Energia modlących się. Jeśli nie ma modlących, to ta energia spada, co jest normalne, nie? Trzeba się zastanowić, co zrobić tu z tym. Ej, widzicie, jak tu cudów leży z tyłu? Spójrzcie tylko na to. Jedzenie, woda, teleport, błyskawica, tarcza? Skąd tu te cuda się wzięły? Skoro już mogę, to rzucę to tak. I wezmę teraz... Od tych ludzi jakiegoś człowieka. To dzieciak. To też chyba dzieciak. Dobra, to facet na 100%. Dorosły, co najważniejsze. Przejdę tu i zrobię tak samo jak zrobiłem wcześniej. Uczeń misjonarz. No.
Jak tam z tym poziomem? No już obniżył o 4, ja myślę, że... 1 na sekundę, a pie... Ała, moje ucho! Aaa! Zajebiste słuchawki, a ja mam jakoś tak dziwnie skonstruowane uchy, że... uszy, że nie mogę mieć takich słuchawek zausznych. Ała, jak to boli. W każdym bądź razie, on obniża... o 1... No nie, nie obniża o 1. Nie wiem, w każdym bądź razie muszę go jakoś wspomóc. Śmierć! Dupa, dupa. Użyłem to na marne. Ej! Nie marnuję tego. Nie rzucić im to. Bo oni mieli problem z żarciem ostatnio. Schronienia, znowu zapomniałem o tych rusztowaniach. Tamci chcą trochę. Róg obfitości. Cud jedzenia. No i tak 10%, ja myślę, to jest idealny poziom dla każdej wioski, żeby akurat 10% mieszkańców przychodziło się modlić. Tu teleportu nie będę stawiał, bo nie ma to najmniejszego sensu. Oni też muszą budować schronienia. Muszę tego trupa wywalić. Śmierć! Wiecie co? Byłoby fajnie, gdyby jednak pojawiała się jakaś wiadomość, gdzie dokładnie ci ludzie umierają. No bo ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie. Co on sobie zgadywać? A do czwórki poproszę. Jak tam misjonarz daje radę? No już o 50 mniejszą. Misjonarz daje radę, choć potrzebna by mu była pomoc. Śmierć. Potrzebuje cmentarz, to pilnie. Najpilniej jak tylko się da. Tu widzę trupa. Nie, to znowu ten znak. Co mi z tym trupem? Dawaj mi tego trupa. Nie ma płakania nad trupem. Dawaj mi trupa. Dawaj mi trupa. No. Nie ma płakania nad trupem. Trup to trup. Wyjdź. Poszedł. Trupy to trupy. Nad trupami się nie płacze. Teoretycznie. Praktyka jak zwykle jest inna. Zastanawiacie się, czego ja szukam? A szukam oczywiście pomysłu na tą wioskę, między innymi. Bo misjonarz trochę będzie potrzebował mimo wszystko czasu. No. A ja nie mam aż tyle. Przez to trzeba będzie coś pokombinować. Lety z lamerze, nie kradnij z drewna. Tu jest piorun, nie chcę ich palić. Więc muszę coś wykombinować. Wezmę jeszcze jednego misjonarza. Ale oprócz tego muszę zrobić coś jeszcze, tylko co? To jest dorosłe dziecko albo co? To jest dziecko. Tu pełno ludzi sobie. Czwórka. Trzeba misjonarza zrobić. Ups! Uczeń misjonarz. Okej, mam dwóch misjonarzy, czyli razem trzech. A że spichlerz musi stać tak daleko, no. To jest po prostu pech. Pewnego rodzaju pech. Tu. Róg obfitości. Cud jedzenia.
Róg obfitości. Cud jedzenia. Róg obfitości. Cud jedzenia. No nie, znowu to poszło do tego drugiego chramu. No na to już nic niestety nie poradzę. Dobra, muszę wziąć całe drewno ze wszystkich wiosek i tak właśnie zrobię. Bo na brak drewna nie będą aż tak bardzo narzekali. Jedynie co, to dobre sumienie będzie na to narzekało. A tak? Zgarnę to drewno stąd. Śmierć! Z tej drugiej wioski. O nie, kiedyś tam odrobią. I pobuduję im rusztowania drugiego poziomu, że to tak nazwę. Z dwóch rusztowań. O właśnie, o to mi chodziło. Muszę patrzeć, żeby tego nie zgarnąć zbyt dużo, bo znowu będą płakać, że nie mają drewna. Dobra, tyle powinno już wystarczyć. Dwójka właśnie. Twoim wyznawcom czegoś potrzeba. Mają pecha. Życie toczy się dalej. Które to było rusztowanie? Drugie. Dobra, no to możemy im pobudować coś. Najpierw do tej drugiej wioski, bo ja widziałem, że tam mają bardzo dużo wolnego miejsca. Dlaczego by im nie wybudować? Jeszcze jednego domku. Powinienem sobie ustawić jeszcze jeden marker właśnie na stolarzu, ale olewam. No i też potrzebują jeszcze domów. Jeszcze mi powiedzcie, że za chwilę zabraknie tego drewna, a tam wrzuciłem chyba ponad 3000 sztuk drzewa. Sztuk drzewa. Jaki to ma sens? Śmierć! Dziwne, co się tu dzieje? Dobra, to jeszcze idzie do nich. A ten mały domek jak wygląda? Cholera to wie. W każdym bądź razie, w takim dużym domie ile się mieści ludzi? Trzech. To jest taki dom jeszcze większy. Róg obfitości. Cud jedzenia. Niech się najedzą. Jeszcze jeden cud im rzucę. Ale to później. No i już zabrakło. Róg obfitości. Cud jedzenia. Moc w tym drugim chramie się naprawdę przyda, dlatego ją oszczędzam. Dziwny człowiek, naprawdę dziwny. Wydaje mi się, że to małe drzewko. Dobrze mi się wydawało. Co ten robi? Chce się zrzucić stąd albo co? Kto wie, co on robi? No już drewna zabrakło. Nie umiem ich połączyć, a zamiast tego zaraz je zniszczę. Dobra, to jeszcze idzie do tamtej wioski, to rzucę tu i zobaczymy jak to będzie wyglądało mniej więcej. Ale myślę, że już powinno im to wystarczyć. No, ci już mają dość. Zaraz zobaczę jak to u nich wygląda. I zobaczymy jak tam wpływy wyglądają. To jest pewnie licho. Nie opłaca się budować małego domu. Zaczyna brakować nam drewna. Drewno. No dawaj mi ten cud, a mnie nie wkurza. Jeszcze? To to wie. Jak przyjdą budowniczy, to się okaże, czy jeszcze, czy nie. Jak to wygląda? Wygląda to cud lasu. Siódma.
O licho! Śmierć! Nie mogę nic z nim zrobić. Mogę co najwyżej wrzucić do portalu. Mój problem jest taki, że spichlerz jest po drugiej stronie tej wiochy. I choćbym nie wiem co zrobił, mogę zrobić cud burzy. Choć nie wiem skąd się te cuda tu biorą. Jak będę im dawał drzewa na środek, to im się trochę poprawi. Naprawdę to już jest szczyt. O, fajnie. Nie wiem, na cholerę lecę sobie te drzewa. Niech je zje sobie. Ze smakiem. Co się stanie, jak wrzucę drzewo do portalu? Nic! Śmierć! Bo drzewa nie da się rzucić do portalu. Dało się. Tylko co z tego, jak to mi nic nie daje? Mało tego żarcia tu było. Wzrost wiary o 5. No to mogę zrobić taki myk. Róg obfitości. Cud jedzenia. Że rzucę tu jedzenie przy pomocy tego cudu, a później rzucę je do spichlerza. Róg obfitości. Choć widzę, że to nawet cud i tak jedzenia. Działa. Nie wyszło. Nie wyszło. O, teraz się udało. No widzicie, przy wrzuceniu mamy 23. O fuj, ale się poplułem. Wzrost wiary o 23, a tak to tylko o 6. Oni tu mają licho z drewnem. Wezmę 1000, wrzucę im tam. Nie. 31, proszę bardzo. Widzicie, jak to bardzo ładnie idzie. Muszę tu kilku drwali zrobić. Bo jest dość licho. Uczeń drwal. Jeszcze jeden. Uczeń drwal. Dobra, to wystarczy. Jak tam w chramie? A w chramie jak zwykle wszyscy głodni. Róg obfitości. Cud jedzenia. Dobra, ci troszkę dostaną, ci też. O, jest jakieś równouprawnienie, że tak to nazwę. Śmierć! Jeszcze tylko 311, muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie jest choć trochę. Potrzebujemy potomstwa. Wiecie co, to jest zły moment, żeby myśleć o potomstwie. Uczeń rozkładnik. Poza tym wziąłem kobietę zamiast mężczyzny. Potomstwo. Uczeń rozkładnik. No, dwóch facetów to zupełnie wystarczy. Twoje plemię pozbyło się złudzeń.
Nie wiem, które plemię. Zresztą olać to. Czy to mnie tak naprawdę interesuje? Nie bardzo. Wrzucę im tyle drewna, ile mi jest potrzebne, a później je zabiorę, żeby wrócić do tamtej wioski. Teraz już wiem, skąd się wzięły te wszystkie cuda. Potrzebujemy potomstwa. Gdy Letys wyciągał te drzewa z ziemi, po prostu te cuda wyskakiwały z ziemi. A właściwie spod korzeni tego drzewa. Potomstwo. O to sobie je zróbcie, no. Co ja jestem? Nie mogę przecież w dziewicy zrobić dziecka. To bez przesady. To by było przegięcie. Duże te drzewa. Następnym razem jak uda mi się złapać takie wielkie, to idę z tym do chramu. No przecież rzucam, no. To nie jest drewno. Drewno. Przecież mają już go wystarczająco dużo. Ile oni go jeszcze chcą? Co teleportuje? W tym momencie mi się nie przyda po prostu. Chciałem powiedzieć co innego, ale jakoś tak wyszło, że nie wyszło mi po prostu. Jejku, jak chcę ci ludzie po czapie być nudni. A, oni chyba mówią drewno, nie w sensie, że chcą drewno. Tylko w tym sensie, że drewno im się nagle znikąd pojawia. I chyba o to im chodzi. Oho, kolejny cud wyskoczył spod drzewa, co tym razem? Albo mi się wydawało? Nie, wydawało mi się to tylko tak odskakująca ziemia, tak jakoś dziwnie zadziałała. Kurna, zrobiło się tak ciemno, że nic nie widzę. Moje wpływy się zwiększają. To pocieszające. Róg obfitości. Cud jedzenia. Rzucę żarcie, zgarnę je i wrzucę do spichlerza. Nie zdążyłem. A nie, zdążyłem. Albo nie. O nie, no teraz zgarnąłem trochę jedzenia. No cholera, to wie, niech sobie przyjdą, niech wezmą to jedzenie, jeśli je tam rzuciłem, a jeśli nie. Udało się? Nie bardzo. Olać to, idę do chramu. Tu znowu leje. Róg obfitości. Cud jedzenia. Tu już im wystarczy. I tu też. Szkoda, że nie pisze, ile to potrzeba mocy na dany cud. To by się naprawdę przydało. Oni już chyba nie potrzebują nic, oprócz jedzenia i potomstwa. Nie, z potomstwem nie mają aż takiego problemu, natomiast chcą wzrastać. Co to u licha jest? Beczka. Beczka, na którym jest jabłko, z którego wychodzi robak. Ciekawe. Co tu leci? Cud piorunu na neno. Do czwartej wioski, znaczy pod czwórkę do trzeciej wioski. Ten im tam naucza, a oni mają go głęboko i szeroko.
O, drewna z jednego cudu jest naprawdę dużo. Uwaga, a teraz szybko. Śmierć! Udało się. Chyba. No, udało się, wrzuciłem gdzieś tam, ale nie dało mi to zbyt dużo. To jest... no, tak jak myślałem. Nie mogę robić z niego ucznia, bo on nie jest po mojej stronie, że tak to powiem. Tarczy duchowej. Nie będę tego marnował, bo to się może przydać w każdym momencie. Kolejny cud. A tu też jakieś cudy. A nawet dwa cuda. To jest... A oni chyba mówią o każdej śmierci, nie tylko o śmierci, która ma miejsce na moim terenie, widzicie? Ta kobieta powiedziała... Ta kobieta, powiedzmy, nazwijmy ją lektorką. Powiedziała, że gdzieś ktoś umarł. No i ktoś umarł. Ale nie w mojej wiosce. Tylko w wiosce, której dopiero co zbieram. Jak to się nazywa? A, nie wiem. Nie wiem, co z tym drewnem zrobić. Fuck. Znaczy wiem, ale... nie wiem jak. Oni tu mają lipę z jedzeniem, więc im jedzenie będę tylko rzucać. Zresztą... czemu się dziwić, oni mają tylko dwa pola. Trochę dużo tych cudów się tu zrobiło. Róg obfitości. Cud jedzenia. Letys czaruje. Czarujący letys. Co tu tak mokro? Dobra. Nie. Nie tym razem. Okej, teraz się udało. Plus 17. Minus 17, plus 11. Plus 17. Nadal nie wiem, czy mówić plus, minus. Podzielić, mnożyć, razy. Whatever, każdy wie, o co chodzi. Zdrowie. Cud uleczenia. Gdzieś tu drzewo spadało. O, widzę je. Co to? Nie, ono stoi. Dziwne. Wydawało mi się, że jakieś drzewo spada. O, lać to. O czwórki, a tam rzucimy drewno. Tak jak za komuny rzucali szynką, tak my rzucamy drewno. Niemiła odmiana dla niektórych. Nie zdążę. Trzeba być szybkim. Fuck. No udało się, ale to zbytnio nie pomogło, bo oni drewna nie chcą. Za to żarcia chcą na potęgę. A nie mogę im od nikogo dać żarcia, no bo każdy ma teraz problem z żarciem. Każdusieńka moja wioska. Mogę wziąć tylko trochę tego żarcia. Mieliście sobie zrobić. Nie moja w tym rzecz, jak chcecie to zrobić. Śmierć! No. 179, 179, jeszcze tylko odrobinę. Fuck, co tu się dzieje? Letys, ty idioto. A to nie, to oni. Cholera. Zrąbali drzewo, a nie zauważyli tego, że ono będzie spadało. No ludzie, podstawowe prawo grawitacji. Jeśli coś...
I znowu to samo. Co wy robicie? A później ciągle śmierć, śmierć, śmierć. Ja się zastanawiam, czemu oni ciągle giną. Teraz już wiem dlaczego. Wyznawcy chcą jedzenia. Róg obfitości. Tak zwykle. Cud jedzenia. Dziwne, tu w spichlerzu nie ma ani jednego drewienka, a nie rzucają się na to jakoś specjalnie. Auć. Cud jedzenia. Widocznie tyle im wystarcza. Nie, nie rzucają się, gdzie tam wcale. Po prostu tego nie zauważyłem. Potrzebujemy potomstwa. To nie komunizm. Na W jest skrót do... Nie, no był na S. Ups. Potomstwo. Kiedy ja się w końcu nauczę, że się nie klika po kolei wszystkich przycisków, bo to może doprowadzić potomstwo do nieszczęścia. Nie! Nie ma potomstwa. I nie będzie. Tak powiedziałem, niech tak się stanie. Ale dziwny dźwięk. Jeszcze tylko 172, jeszcze tylko 172. Jaki cud? Ała! Właśnie przygryzłem. Ooo! Jaki cud mógłby ich uszczęśliwić? Widły ognia. Piorun. O fuck! Nie chciałem tego. Tym to by poczarował. Ohyda. Fuck! Jak to się wyłącza? Chwila, muszę służyć gdzieś to. To rzędowali. Deszcz życia. Cud wody. Chodźcie tu, debile. Coś jest nie tak z twoimi czcicielami. You don't say. Znaczy to nie jest nic normalnego, że zaczynają płonąć. Ja chciałem tylko wyłączyć ten pieprz. Śmierć. Jakoś tak się to da wyłączyć, a przed chwilą się nie dało i już zjarałem przy tym pełno ludzi. Róg obfitości. Cud jedzenia. Raczej mnie nie będą teraz lubili. Jak zwykle zawaliłem. To już jest normalka. Róg obfitości. Cud jedzenia. Szesnaście. Chciałem cud wody wziąć, cud piorunu, no. No cóż, to się nazywa wypadek przy pracy, no. Każdemu, nawet najlepszemu może się tak zdarzyć, no, no ja nic na to nie poradzę. Śnieg? Albo mi się wydaje. Bardziej taki śnieg z deszczem. Wiecie, tu deszcz, a tu śnieg. Znaczy tak wydawało mi się, że to... Śnieg, no ale tu burza, no. Nie pamiętam od 18 lat jak żyję, prawie 19, żeby podczas zimy była burza. Aby głupi pan. Omysł! Chyba trafi w kogoś. Na szczęście nie. Uff, było blisko. Rozpieprzyłem to wszystko. A teraz to jest 100% śnieg.
ale chmura przyszła. I oczywiście nad moimi wiochami, nie? Nie mogło iść nad wiochy Letysa, tylko oczywiście nad moje. To się nazywa po prostu wart. To mi nie wygląda zbyt dobrze. Wszystko zaczyna się robić białe. Deszcz życia. No, o to mi chodziło. O tym nic nie ma. Popadało i przestało na szczęście. Piorun. O, a tu było coś jeszcze. O, cud leczenia. Może uda mi się kilku z nich uleczyć. Dzięki temu też troszkę będą bardziej wierzyć. Widzieliście to? 41, 11? Opłacało się użyć ten cud. Jeszcze zostało tylko 63. Czemu nie rzucić by jeszcze raz leczenia? Zdrowy. Ten misjonarz nie daje mi spokoju. Nie dało to tak dużo jak wcześniej. Teraz żarcie im rzucę. Myślę, że powinni w końcu... Nie o to mi chodziło. I myślę, że powinni w końcu zacząć we mnie w pełni wierzyć. Znowu burza, no. No i znowu... Wyjaśnijcie mi to, jak może być jednocześnie burza i śnieg? Choć po zobaczeniu w naszym kraju śniegu w kwietniu mogę powiedzieć, że już widziałem wszystko. Nie no, w maju też był śnieg. Dokładnie 3 maja. Jedzenia. Więc mogę powiedzieć, że już mogę umrzeć w spokoju. O tym jedzeniu mówią tak, jakby jedzenia już od miesiąca nie widzieli. Szesnaście. Rzucać nich piorunem nie będę. Już w jednych rzucałem piorunem. To jest przypadek oczywiście, żeby nie było, że to było specjalnie. Teraz powinienem pozostawić już wszystko w rękach moich misjonarzy. Tak lepiej nie robić? Cud lasu. A, bo pewnie najechałem, bo tutaj przy tej agorze, jak to było nazwane, jest cud lasu. Więc gdy przejmę tą wioskę, będę mógł używać tego cudu na potęgę. Ale najpierw próbuję ułożyć serce. Ale coś mi to cholera nie wychodzi. No i tak długo się bawiłem, aż mi się to samo wyłączyło. Idę do chramu. Bo tu ludzie głodują znowu. Róg obfitości. Cud jedzenia. Dobra, to im wystarczy. To im też wystarczy. Wracam. Cud piorunu, cud piorunu, jeden ser, boż. Macie drzewo na pocieszenie. Śmierć. Wzrost wiary o 6. Jeszcze tylko 24. Teraz mi się uda. Serce. Serce, goddammit! Może trzeba zrobić w jakiś inny sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Powiedzcie mi, jakiego cudu ja teraz użyłem. Burza stulecia. Burza. Nie, nie burza. Nie chcę burzy. Weź mnie to wyłącz. I daj mi cud jedzenia. Róg obfitości. Cud jedzenia. Ja chciałem to. Jest ogromna różnica między jednym a drugim cudem, a mimo to już pomyliłem go 2 razy. Nie, raz użyłem piorunu. Zdrowie. No, a... Cud uleczenia. Jest. Jesteśmy. Musimy szpić.
Ha, Letys się na to gapi. Spójrz, gdy zajęliśmy tę wioskę, jedna z kolumn przewróciła się. Jeśli zdołamy utrzymać kontrolę nad wioską, myślę, że pozostanie powalona. A ten dalej mi drewno kradnie. To jest złodziejstwo. Typowe złodziejstwo. Wezmę sobie cudy pioruna tu. Co my tu mamy? Kolejny cud pioruna. To się może przydać. Wrzucę im jeszcze trochę jedzenia. To jest cud leczenia. To śmierć. A ja? Oho, tu już mamy włości Letysa. Musimy budować schronienia. Spoko, spoko, spoko. Czekajcie chwilę. Musimy budować schronienia. Czyżby płonąca kula. Kula ognia. Ups! Machnąłem tak dziwnie ręką, że się kula ognia włączyła. Róg obfitości. Cud jedzenia. Osiemdziesiąt. 90 i stówka. Zdrowie. Cud uleczenia. Udało się. Lety z tym razem nie odpowie w żaden sposób. Cóż. To dobrze. Jednak problem jest tego typu, że do trzeciej wioski jest trochę daleko. Śmierć. Trochę daleko. Ewentualnie jest druga opcja, żeby pozbyć Śmierć. Się tego lasku tu i wybudować w tym miejscu nową wioskę. Wiecie, agora, domki takie tam. To jest dobry plan i zamierzam go zastosować. Będę wrzucał to drzewo na razie tu. Ups. Coś szybko tracę energię na terenie Letysa. Ja wiem, że to trochę potrwa. Ale lepiej jest pozbierać to całe drewno i później mieć na rozbudowanie tej wioski, którą chcę wybudować, niż później nie mieć tego drzewa całego. Jak widzicie, jest duży problem z zebraniem drewna na chociażby trzy rusztowania. Dlaczego to takie trudne? Sam nie wiem. Dziwne, pojedyncze drzewka zostały. Musiałbym zmniejszyć jakoś. Chyba człowiekiem tam rzuciłem. Musiałbym zmniejszyć jakoś. Co chciałem tu powiedzieć? A! Żeby Letys tak daleko nie sięgał swoimi lepkimi łapkami. Yeah! Motherfucker robi się głodny. Musimy się stąd wydostać. Po pierwsze, porobię im uczniów różnego rodzaju.
A oni też chcą schronienia, no trudno, no. Nie będę im budował schronień, no bo nie ma na to czasu No nie mamy na to czasu, zwyczajnie. Co jest? Możesz mieć swoją garstkę wyznawców. A jednak, odwet. Ale to ja kieruję dzikimi bestiami. O, trochę tu tego leci, widzę. O, siema. Zdaje się, że mnie potrzebujesz. Wilki są opętane. Sądzę jednak, że mogę ci pomóc. Postaram się zniszczyć część wilków. To wszystko. O, super, to mi pomoże. Do wioski, szybko. Gdzie one są? Gdzie ktoś się... Tu ubiegną. Kolejny cud piorunu. To wszystko? Heh. Żałosne. Jogin. Czy jak mu tam leciało? Bardzo nam pomógł z nimi. Zresztą tak jak z tymi płonącymi ludźmi. Nie chcę tu mieć tych trupów. Weź się sobie z powrotem lecę. Tak przy okazji, nie ma tu nigdzie żadnego jakiegokolwiek zwoju. Trochę to... No, może mógłbym nawet użyć słowa irytujące. Wow, biorę nisko. Gdzie? Ludzie cierpią, a ja nie wiem gdzie. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Róg obfitości. Cud jedzenia. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Już nie potrzebują jedzenia. Dobra, wracam do mojej wioski. Ore? Co jest? Nie udało mi się? Dlaczego nic tu nie mogę zrobić? Lecisowi się udało? Musimy budować schronienia. Gdzie są ludzie? Co tu się do cholery stało? No żeż w mordę kopany. Gdzie są ludzie? Ich też opętał albo co? Nie mogę nigdzie znaleźć ludzi. To jest dziwne. Gdzie są ludzie? Wszyscy zniknęli. Może poszli budować chram? Musimy budować schronienia. Nikogo tu nie ma. Nic z tego nie rozumiem. Nie, to są jacyś ludzie. Ty, idź ze mną. Tu przepozostało wiary, czy przy moich innych to temach też tak pisze? Tak. Poza tym widzę, że mój znak jest tutaj, więc no myślę, że to jest moja wioska. Muszę pozbierać naprawdę dużo drewna. Próbuję wybudować nową wioskę. Każdy wie pewnie po co.
A jeśli ktoś nie wie, to powiem, że po to, ażeby nie mieć takiej dalekiej odległości między moją świeżo zdobytą wioską, a tą wioską kolejną, Letysa. Tu nie ma drewna. W drugiej wiosce. Troszkę tu się tego nazbierało, widzę, bo tu ludzie są bardziej pracowici niż tam. Tu mam 20 tysięcy sztuk. Nie wiem, kurczę, jaka tu jest jednostka. Wezmę 15 tysięcy właśnie brakuje. Nienawidzę burzy w grach komputerowych. Zawsze myślę, że to u mnie błyska. Czy nie tyle, że błyska, co grzmoci. Śmierć. Dobra, tyle starczy, bo zaczynają się oburzać. Czy oburzać, zaczynają odczuwać potrzebę drewna. Nie wiem, co oni z tym drewnem robią oprócz budowy. Ups. Przycisnęło mi się prawym przyciskiem. Co to jest monument? Zresztą dowiem się, jak zrobię. 5 rusztowań. 7 rusztowań na razie. Mam już 3. Potrzebuję jeszcze kolejne 4. Nie, to potrwa zbyt długo. Ja w tym czasie będę opracowywać plan co do zdobycia kolejnej wioski. Coś mi gra lekko ścina. Nie znam powodu, dlaczego tak się dzieje. No i dobrze by było wiedzieć, dlaczego tak jest. Tam gdzieś grzmoci, bo widzę. Nie, chmury tak sobie przelatują po prostu. A tu coś mi grzmoci. Nie wiem, te bury, te... Cholera. Te chmury w każdym bądź razie i tak są... Jak to się nazywa? I tak są... naturalne. O, widzicie wy to? Ponad 1500 wiary. Znaczy ponad. Poniżej troszkę. Cie. Ile on ma różnych... uczniów. Więcej miejskich budynków. Aha, on nie ma miejskich budynków. Śmierć! To jest ostatnia wioska, która otrzymuje mojego chowańca w bezruchu. Trzeba ją zdobyć. Jednakże... Ciekawe, kto tu mieszka. Nie mam bladego pojęcia. Na tym nie dochodzi mi tu... Nie mogę nic zrobić w ogóle. Guru mi pomógł. Za co mu jestem wdzięczny oczywiście. Ciekawe, czy są tu moi... Więcej miejskich budynków. Moi... misjonarze. Kim jest ten koleś? A, zwykły rozpołownik, bo ja myślałem, że jest kimś więcej. Więcej miejskich budynków. Ile on ma żarcia? Dobra, czas zobaczyć, ile się już rusztowań zrobiło. Wow. Wyznawcy potrzebują jedzenia. Ups. A tego jeszcze nie było. Róg obfitości. Cud jedzenia. I znowu się taka wielka ta świątynia robi. Nie ma nic przeciwko, żeby... Sprawdź flagę życzeń swojej wioski. Ludzie potrzebują różnych rzeczy i to bardzo. Śmierć! Widzę, że głównie żarcia potrzebują. Mam ile? 5 rusztowań, więc jeszcze 2. I będę wiedział... Cholera. Będę wiedział, co to jest ten monument. Wydaje mi się, że monument to nic innego, jak tylko kolejna świątynia, ale to się okaże. Poza tym jest problem innego typu.
Ja nie mam jak dać tamte rusztowanie. Mogę je rzucić, co prawda, ale nie wiem, czy jakikolwiek człowiek będzie na tyle inteligentny, żeby tam dojść. Śmierć. Dobra, mam 7 rusztowań. Idę w to dziurawe miejsce i zobaczę, co to jest monument. Śmierć. Agora. O, cmentarz. Monument. A. Wiecie co? Wygląda to trochę jak Stonehenge. Tylko po co on jest? Szlak. A tak do jaj sobie go wybuduję, wiecie. Tak do jaj po prostu. Wiem, że miałem wybudować Agorę, ale... Nie! Fuck! Moje 7 rusztowań. Jeszcze nic tu nie można wybudować. On mi je weźmie. Pieprzone. Jak to się stało? O, trudno. Wyznawcy chcą jedzenia. Tak to jest, jak się coś Róg robi do jaj. Obfitości. Cud jedzenia. Ja pierdol. Nieśmieszne. Mam to gdzieś. Zobaczmy właśnie monument 7 rusztowań. Wiecie co to znaczy? No właśnie, to znaczy śmierć dla was wszystkich po kolei. Ja pierdzielę. Nie wierzę, jak można stracić to. Zawaliłem, a nawet nie wiem po co jest ten monument pierwszy. No i super, drewno się skończyło. Będę mieć 5. Walnę gdzieś tą Agorę. Ale tak, żeby znowu mnie wypieprzyło gdzieś tam. I się pożegnamy. W kolejnym odcinku już będę mieć gotową tą kolejną wioskę. Tak, żeby już nie szukać tego drewna całego pieprzonego. Zaśmierdziałego. Cholera. By was wszystkich trafiła. Zasrane. Nie dojdzie. O. Dobra. To na razie tyle. W kolejnym odcinku, żeby was nie zanudzać za bardzo. Choć i tak wiem, że was nudzę. Wybuduję już tą wioskę, tą Agorę, pobuduję kilka domów, cmentarz zrobię, ochronkę i takie inne pierdoły. Także to by było na razie tyle. Do następnego razu. Narka.